Przedstawiamy nowe oprogramowanie KME Nevo Sky 5020. Program wprowadza obsługę nowych sterowników z linii JET, Basic, OBD oraz Expert, będących kompleksowym rozwiązaniem do silników z tryskiem pośrednim z liczbą cylindrów do 8. Sterowniki te są najnowszą linią dla wtrysku pośredniego. Wprowadziliśmy również obsługę nowych wtryskiwaczy gazowych Phoenix, które dzięki dużej stabilności otwarcia już od 1,55 milisekundy oraz odporności na zanieczyszczenia paliwa idealnie nadają się do nowoczesnych samochodów również wtryskiem bezpośrednim. Rozwinęliśmy oscyloskop o dodatkowe możliwości. Teraz możliwe jest wyświetlanie przebiegu napięcia z wejść analogowych. Pomaga to na przykład w diagnostyce czujnika wysokiego ciśnienia w sterownikach Direct. Dodatkowym mechanizmem diagnostyki kanałów emulacji jest rozłącznik wejść-wyjść. Pamiętaj, że użycie tego mechanizmu powoduje błędy w sterowniku benzynowym. Jeżeli czujnik zamontowany jest prawidłowo, po odłączeniu wyjścia sterownik powinien zanotować błąd czujnika ciśnienia. Wszelkie błędy widoczne są obok. Rozwinięto możliwość trybu Master Slave dla całej rodziny Nevo Sky. Teraz możliwe jest podłączenie trzech sterowników w jeden system gazowy. Aby tego dokonać, niezbędny jest specjalny interfejs Master 2x Slave. We wszystkich sterownikach wtrysku pośredniego w rodzinie Nevo Sky dodaliśmy sygnalizację wykrycia dotrysków benzyny. Widać to na panelu odczytów. Dodaliśmy ostrzeżenie o wykryciu dwóch sterowników OBD, gdy jednocześnie nie jest zaznaczona opcja łącz tylko z tym sterownikiem OBD. Pozwala to ograniczyć błędy, gdy sterownik gazowy łączy się do sterownika skrzyni biegów. Poprawiliśmy komunikację dla protokołu CAN29500K oraz dodaliśmy nowe kody błędów do kasownika wraz z ich opisami. Od teraz możliwa jest blokada zbierania map benzyny i gazu podczas pracy w pętli otwartej. Aby włączyć tę możliwość, przejdź do Opcje – Zbieraj mapy tylko w pętli zamkniętej. Pamiętaj, że wymagane jest podłączenie do OBD. W dokumentacji technicznej dodane zostały nowe schematy dla sterowników z linii JET oraz zaktualizowano instrukcję obsługi, w której znajduje się więcej informacji. Zachęcamy do korzystania z najnowszego oprogramowania.